Chciałbym Państwu jeszcze pokazać jedną rzecz dotyczącą kopiowania danych, ponieważ tutaj to kopiowanie może odbywać się w różny sposób, to spróbujemy sobie na przykład skopiować jeden z elementów tylko na początek, bo często się tak zdarza, że na przykład nauczyciele mają taką potrzebę, żeby no, jakąś tam część tak, kursu albo cały kurs przenieść do innego kursu po prostu po to, żeby tam w tym miejscu to wykorzystać. Spróbujmy zatem zrobić taki eksperyment. Ja mam na przykład zadanie, ono jest tutaj ładnie opisane. Zakładam, że pewnie nie ma za dużo treści, ale bardziej chodzi mi o samą możliwość kopiowania teraz. Wejdźmy sobie w to zadanie i zobaczmy, co po prawej stronie nam oferują tutaj te opcje, które macie Państwo, zauważcie, w części administracyjnej. Możemy sobie między innymi właśnie wykonać kopię zapasową. Zatem zróbmy taką kopię zapasową tego zadania, które tutaj jest wymienione. Wybieramy sobie standardowe opcje. Przechodzimy dalej. I tu proszę zobaczyć, mamy to zadanie wybrane automatycznie. Przechodzimy jeszcze dalej. Tutaj widzimy, jak się nazywa plik. Jeżeli Państwo chcielibyście zmienić nazwę pliku, to oczywiście trzeba byłoby to zrobić na tym etapie. Tu proszę pamiętać o tym tylko, żeby plik miał rozszerzenie MBZ. No i po wykonaniu, powiedzmy, tych podstawowych czynności, czyli odhaczeniu właściwych elementów, wybieramy sobie wykonaj kopię, no i kontynuuj. Widzimy, że wykonała się ta kopia. Zobaczmy sobie, gdzie ona jest i co mogę z nią zrobić. Po pierwsze, mogę ją sobie zapisać na dysku twardym, czyli pobrać ją po prostu. Proszę zobaczyć, dzisiaj jest 20, jest godzina 17:30. Mogę sobie ją pobrać i zapisać gdzieś na dysku twardym. Ja to może zrobię. Zapisz. Mam kopię zapasową. Tworzę tę kopię zapasową sobie. Widzimy, że pobrałem sobie tutaj kopię. No i teraz co ja robię? Ja ustawiam się na przykład w kursie, w którym chcę mieć tę kopię swojego zadania. Proszę zobaczyć. Wybieram sobie zatem na przykład kurs pusty. I tutaj no, wklejam sobie tak, tutaj to zadanie, czyli krótko mówiąc, odtwarzam sobie tę kopię. To zrobię może w ten sposób, że odtwórz, tak, wybiorę sobie odtwórz. No i tutaj wskazujemy nasz plik. Może pozwólcie Państwo, niestety trochę to chwilę tutaj może trwać. Mamy o, tutaj plik. Przenosimy go sobie, przeciągamy sobie, upuszczamy tutaj w to miejsce, gdzie jest ten plik lub wybieramy sobie oczywiście poprzez przycisk i klikamy na otwórz. Tu nas oczywiście będzie teraz pytał jeszcze o to, czy faktycznie akceptujemy. I tu proszę zwrócić uwagę, jedyna rzecz, którą musimy teraz zrobić, to jest otwórz do istniejącego kursu. My mamy kurs, który się nazywa panel pusty kurs. Ja sobie zaznaczę może ten panel pusty kurs i wybiorę sobie kontynuuj. Pyta jeszcze nas tutaj o to, czy uwzględnić metody zapisów. My tutaj dodatkowych metod nie uwzględniamy, ale można to oczywiście zrobić, widzicie Państwo. Chcę odtworzyć w tym kursie zadanie właśnie, czyli klikamy sobie na zadanie i przechodzimy tutaj niżej. Klikamy na wykonaj przywracanie. Widzimy, że odtworzył nam tutaj w tym kursie. Zobaczmy, gdzie to jest. Proszę Państwa, jedyna rzecz, która tutaj trzeba, czy o której trzeba pamiętać, to jest to, że jeżeli chodzi o zadanie, to odtworzy nam się w tym samym miejscu, w którym było to zadanie w poprzednim kursie. A zatem co robimy? Na przykład możemy przesunąć sobie jeżeli jesteśmy w trybie edycji, przesunąć sobie zadanie we właściwe miejsce i mamy to zadanie już gotowe.